Kokon to grupa teatralna działająca od 1995 roku. Jej celem jest zrzeszenie pasjonatów teatralnych i ćwiczenie warsztatu aktorskiego. Młodzi ludzie podczas praktyki mają możliwość pracować pod okiem wykwalifikowanej aktorki i szlifować różne umiejętności. Młodzi ludzie mają szansę poznać inne osoby, pokonać własne stresy, nauczyć się pięknie mówić, ale myślę, że przede wszystkim rozwijać własną osobowość, a także spotkać się właśnie, jak powiedziałam, z teatrem, czyli stać się tworzywem i jednocześnie tworzyć. A to wszystko już 7 stycznia o godzinie 18 w Spichlerzu przy ulicy Piastowskiej 13 w Olsztynie. To właśnie wtedy odbędzie się spotkanie organizacyjne, na którym osoby chcące dołączyć do grupy będą mogły podzielić się swoimi umiejętnościami. Osoby, które przyjdą, naprawdę bardzo chciały pracować, były zdeterminowane, żeby być może przygotowały coś, czyli jakiś wiersz albo kawałek prozy, niekoniecznie na pamięć. Może być przeczytane to, może jakąś scenkę. No i oczywiście będziemy rozmawiać. One będą na pewno zadawały, te osoby będą zadawały jakieś pytania. Będę starała się odpowiedzieć, bo szukam ludzi do pewnego spektaklu. Wspomniany spektakl będzie końcowym efektem pracy początkujących artystów. Jednak jego tematyka niech na razie pozostanie tajemnicą. Na spotkanie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są zdeterminowani do wspólnego tworzenia widowiska. Mile widziani są także muzycy grający na basie i perkusji. Jeżeli z ważnych przyczyn nie możesz pojawić się 7 stycznia, to możliwość dołączenia do grupy będzie jeszcze podczas zajęć 14 stycznia, także o godzinie 18. Warto dodać, że zajęcia te są zupełnie bezpłatne.